Marzenia się spełniają, moi drodzy. O, widzicie, nawet dzwonią, bo usłyszeli, że to powiedziałem. Witam Was w 61. odcinku vloga Podróżowanie. Kończymy naszą przygodę w Niemczech. Jest cudownie i fantastycznie, ale bardzo zimno, więc szybciutko przemieszczamy się z zamku do zamku, z miejsca do miejsca. Noc spędziliśmy na parkingu pod zamkiem Elz. Po zwiedzeniu zamku pojechaliśmy na most linowy Kirlej. Później pojechaliśmy w stronę Austrii, minęliśmy Mannheim, minęliśmy Stuttgart. I dojechaliśmy do zamku Neuschwanstein, to jest zamek znany z Disneya. On znajduje się tuż przy granicy z Austrią. Idziemy teraz na zamek Burg Elz. Jest to zamek... Elz to nazwa. Tak. Burg to zamek. Schloss to jest zamek. Ale Burg to też jest Burg to możliwe, że jakaś twierdza. Może, no coś takiego. Anyway, jest to zamek położony w Międzygórzu, bardzo ładny, podejrzewam, że jakiś średniowieczny. Wszelkie informacje jeszcze będziemy o was... Nie jest średniowieczny. Zbyt strzelisty, żeby był średniowieczny. No nic, jest mroczny. Tak. Uznaliśmy z Kaśką, że trzeba wam to powiedzieć. Jest on mroczny. Ma te wieżyczki takie strzeliste i czarny dach i w ogóle jest taki... No. Sam może nie jest taki mroczny, co po prostu pogoda jest mroczna, jest szaro, jest tak nieprzyjemnie, tajemniczo. Wokół są drzewa, które szarzeją, jeszcze latają kruki, które kraczą, także no. Jest tajemniczo. Gdybyśmy nie wrócili, to nie wiem. To szukajcie naszych szczątków na Burg Elz. Dokładnie. Co się stało? Aj, oni tam będzie siniak. Podkusiło mnie, żeby wejść do tamtych drzwi. Włączyłem sobie nawet światło i podświetliłem sobie podłogę, nie? I wiedziałem, że tam nic nie ma, ale nie pomyślałem, że na górze były schody. No to wygląda. Jezusku, będzie bolało. Tam miałem z dziurka. O Boże. Przyłożę do czegoś zimnego. Nie, to też nie. A okularów nie rozbiłem? Też przywaliłem okularami. No ryska jest, ale... Nie pierwsze. Do wesela się zagoi. Czyjego? Nie wiem. Jak to się wyłącza? Właśnie nie wiem. Można potrzeć. Basel, bite. Co jest? To jest prywatne, to są prywatne drzwi. Tu się mieszka? Mhm, to się wydaje. Chodź mi zapytać, czy można, gdy się zapyta się osoby, czy można tu latać dronem. A tu prądem. Przycisk to jest, wiecie, rozpoznawanie. Fajnie wyszło. Myślicie? Morgen. Tłumacząc, co pani powiedziała, ona zaprasza nas za 2 minuty na kotleta sznycla wiedeńskiego z kapustą, krauer coś tam z sałatką i z tymi ziemniaczkami takimi pysznymi gotowanymi. Powiedziała, że może będzie piwo, ale nie jest pewna, bo jest przed 12. Piękny zamek. Byliśmy na zamku w Elz. Zamek Elz. Było przepiękne miejsce. Teraz jedziemy dalej. Znaleźliśmy jakiś czas temu, zanim zaczęliśmy podróżowanie, to na Instagramie zobaczyłem u innej pary, która podróżuje w vanie, że jak byli w tym zamku, to niedaleko tu jest takie piękne miejsce, most wiszący między dwoma górami. No, wyglądało to niesamowicie, więc postanowiliśmy to sprawdzić. Jedziemy tam i ten most się nazywa Gerlach. Więc zaraz wam pokażemy most wiszący.
przyjechaliśmy do tej miejscowości, która jest, to z której się idzie na nogach na ten most. Niestety parking dla kamperów i dla naszego rozmiaru samochodów jest strasznie daleko, więc rozłożyliśmy sobie rowerki i pojedziemy tam rowerami. Mimo że pogoda jest taka sobie specjalnie na rower, ale nie chce nam się aż tak strasznie długo iść, bo 2 godziny byśmy musieli tam iść, żeby dotrzeć do mostu. Most został wybudowany całkiem niedawno, więc podejrzewam, że jest bezpieczny. Poślizgnąłem się, proszę. Strasznie. Buja. Strasznie się cieszę, że jesteśmy tutaj w jesieni, że są piękne, kolorowe liście i tak właśnie chciałem. Jak planowaliśmy nasz van life i tę podróż po Niemczech, to chciałem właśnie być w Niemczech wtedy, kiedy jest złota jesień i jest pięknie, fantastycznie. Już trochę opadło tych liści, ale jest ładnie. Zmokliśmy w drodze powrotnej, padał deszcz, taka mrzawka, ale opłacało się. Most był bardzo fajny, atrakcja bardzo fajna, polecamy wam. Niestety, tak jak mówiłem, no, parking dla kamperów jest oddalony 2,5 km od tego mostu, więc albo spacerek, albo rowerek. Aha, tam jest parkomat, kupuje się za 2 euro bilecik na 2 godziny i to spokojnie wystarczy. Na rowery. Jak się ma rowery, bo jak się nie ma rowerów, no to no może się udać, nie, ale tak na prędkości. Jesteśmy nadal w Niemczech, ale nie będziemy już tutaj długo. Dosyć się spieszymy, jak już pewnie część z was wie. Głównym powodem jest pogoda, to, że już jest końcówka października i coraz głośniej zapowiadane są opady śniegu, więc przyspieszamy jak możemy. Drugim powodem jest to, że nasze auto jest stare, mamy auto w dieslu i niestety w większości niemieckich miast wymagana jest naklejka ekologiczna. Jest to coś takiego, taka naklejeczka, którą się nakleja z przodu szyby i ona mówi o tym, jaka jest emisja spalin z naszego samochodu. Jeśli jest auto stare, dostaje ono żółtą bądź czerwoną, a żeby obecnie móc wjechać do niemieckich miast, trzeba posiadać nalepkę zieloną. My niestety takowej nie posiadamy, dlatego nie możemy za bardzo zwiedzać i jeździć tutaj po miastach, także wyjeżdżamy jak najszybciej. A dziś mamy dzień weekend, nadrabiamy internety, a potem jedziemy w poszukiwaniu sznycla do jakiejś wioski, gdzie możemy wjechać. Tak, Łukasz? Zgadzasz się? Tak. Sznycel? Spaliśmy na parkingu przy Ikei i rano obudziły nas bardzo głośne odgłosy, jakieś takie kontenery i tak dalej. Okazało się, że oni przywieźli kontenery, które zbierają kurz. No weźcie sobie kurz, to są kontenery na kurz. I oni mają tak dużo tutaj tych, widzisz? Oni mają tak dużo tych mebli do wycierania, że specjalne kontenery są, które zbierają kurz. Dodam, że bardzo opłaca się wyrobić sobie kartę przyjaciela Ikei, ponieważ masz w całej Europie, we wszystkich Ikeach za darmo kawę. Więc Kasia teraz napełnia nam filiżanki kawką, ja włączam laptopy, w którym jest, też jest tutaj internet bezpłatny, także IKEA jest super. Bardzo, bardzo fajny sklep, otwarty, polecamy.
naszym myku życia. Jakim? Z tą kartą IKEA Family, dwie kawy za darmo. Gdzie? IKEA. Gdzie? Wszędzie. Dokładnie. Muszę pomyśleć, gdzie to wybrać. A czemu ty wsiadasz z tamtej strony? To jest moje miejsce? Bo to jest twoje miejsce. Bo to jest twoja kierownica. To, że autostrady w Niemczech są za darmo, to chyba wszyscy wiedzą. Jest ich ogromna ilość. Są bardzo duże, bardzo szerokie. A co najważniejsze, są cały czas w remoncie. Już nie cały czas w remoncie, ale jest ich mnóstwo w remoncie. Mieliśmy jechać na kotleta, na sznycla i rzeczywiście nic się nie udało zrealizować tych planów. Trochę nam zeszło w IKEA na internetach, potem pojechaliśmy, były korki, wzięliśmy prysznic na stacji benzynowej. Teraz przyjechaliśmy do miejscowości, w której jest ten piękny, cudowny zamek z Disneya, ale tam nie można spać, więc też szukaliśmy parkingu, znaleźliśmy parking, ale postanowiliśmy też z okazji tego, że jest piątek, czwartek, dzisiaj, jutro jest piątek, więc jutro będą dużo droższa benzyna, a idziemy do Szwajcarii za niedługo, więc sobie dobijamy do pełna. O, już? 100 euro. 100 euro bye bye, ale przynajmniej mamy pełno. Pełny bak. Jesteśmy pod zamkiem, jest godzina 8 rano. Niestety nie udało nam się kupić biletów przez internet, ponieważ trzeba z 2- czy 3-dniowym wyprzedzeniem zarezerwować, a nie byliśmy pewni, kiedy tu przyjedziemy. Dlatego też za radą poszliśmy osób, które już tu były. No i wstaliśmy wcześniej rano, 7 rano i rowerki i przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na terenie, na poziomie parkingu, czyli jeszcze przed nami nie wiem ile minut, dość sporo, bo zamek jest tam za nami, za tym budynkiem. Więc dość sporo jeszcze musimy pokonać, żeby tam dotrzeć, ale może się uda. Nie jest też sezon. Jeśli uda się, żeby nie było dużej kolejki, nie? Bo dojść na pewno dojdziemy. A dlaczego idziemy na rowerach? Otóż 10 euro za parking sobie życzą tu na dole dla kamperów, 6 euro za osobówki. Więc zostawiliśmy 20 minut stąd samochód na darmowym parkingu i wzięliśmy rowery. No nie wierzę, przyszliśmy na miejsce i okazało się, że centrum sprzedaży biletów jest nieczynne. Otwierają dopiero za 15 minut, także niepotrzebnie wstawaliśmy. Jednego pocało się przyjechać wcześniej, no kolejka rośnie jak widzicie za nami. Przybywają autokary, przyjeżdżają z całego świata Azjaci, Polacy, grupy polskie, grupy niemieckie, no przeróżne grupy, różne językowe. Jest coraz więcej ludzi, a podejrzewam, że będzie jeszcze więcej, a w lecie to w ogóle masakra. Są takie specjalne bramki tutaj zrobione na kolejki. Podobno parę godzin można czekać tutaj, jak się nie załatwi wcześniej biletu. Jest dobrze przyjść wcześniej. Dzień dobry. Guten Morgen. Mamy bilety. Dwa bilety, każdy w cenie 13 euro. Tak, po 13 euro. No i będziemy mieć audio przewodnika o godzinie 10, czyli za półtorej godziny. Ale musimy się śpieszyć, bo bierzemy autobus, który nas wywiezie na górę, na zamek. Bo z buta to jest 40 do godziny. 40 minut do godziny, więc wybraliśmy 2 euro. Zapłacimy i pojedziemy autobusem tam na górę. Za 50, Łukaszu. Za 50? Za 50. Oh fucking hell. Ty, jak to jest po niemiecku? 2,50. No dobra, 2,5. 2,50. No, a ci jadą na koniu, czego nie popieramy oczywiście, bo biedne konie, tak jak w grupówkach, są wykorzystywane do wożenia turystów z posiadek. O matko, patrz, Kaś. No, proszę Państwa, jest Disney. Ale odrestaurowane, wow. Dobra, zaraz się z nim zajmiemy. Jezus. Góra, słońce, no cudownie. No więc tam mieszka Miki, Frozen i wszyscy inni. Jesteśmy na dziedzińcu pierwszym. Dziedziniec numer 1. Trwają prace budowlane i remontowe, więc jedna część jest zasłonięta, ale damy radę. O, i tam jest taki most, Marienbrück, który jest pięknym widokowym tarasem, ale jest zamknięty.
ponieważ podobno trwają prace remontowe, ale nie widzę żadnych robotników tam. Przez to, że to jest tak odrestaurowane i odnowione, wszystkie mury są pięknie ozdobione, wyczyszczone, nie? To wydaje się, że ten budynek został wybudowany całkiem niedawno, rok, dwa lata temu, bo naprawdę jest tak czyściutki, tak nowiutki, jak rzadko spotykany. Jeszcze nie widziałem tak zamku odpicowanego jak ten. Ślnią się po prostu, no. Te ściany tutaj, kremowe, to są aż, no jakby przed chwileczką zostały położone. Idą dzieci, jak słyszycie. Dość spora wycieczka. Razem z biletem dostaniemy słuchawki i po polsku będzie przewodnik nam mówił, nagrany przewodnik będzie mówił wszystko o tym zamku. Nie wiem, czy będziemy mogli nagrywać po środku, ponieważ jest bardzo dużo znaków, że jest zakaz kamerowania, zakaz latania dronem, więc nacieszcie się tym, co tutaj jest. Może się uda tam cyknąć ze dwa zdjęcia w środku, ale też nie obiecuję, także. Ale na pewno później powiemy wam wszystko, co jest. Młodzież. Dzwony dzwonią, zwiastują wejście. 424. 424. Wchodzimy. Yes. Godzina minęła, a my tu nadal. No ale teraz to wygląda znacznie ładniej. Moi drodzy, skończyło się zwiedzanie. W międzyczasie pojawiło się piękne, cudowne słoneczko, które zogrzewa. No podoba nam się tam zamek. Byliśmy w środku, pokazali nam... dostaliśmy przewodnika. Przewodnik to był takie słuchaweczki, słuchaweczka, którą się przykładało do ucha, no i to było po polsku. I zwiedzaliśmy komnaty, sypialnie, bawialnie, miejsce, gdzie się przebierał król Ludwik, na którego zlecenie ten zamek powstał. Trwało to wszystko tylko pół godziny, samo pół zwiedzanie. Pół godziny, dokładnie. Weszliśmy, godzinę czekaliśmy, żeby wejść, pół godziny zwiedzaliśmy, a potem drugie pół godziny wychodziliśmy przez sklepy z pamiątkami, których jest dość sporo. No, ciekawa atrakcja, bardzo ładna. Przez to, że on nie został zniszczony, bo w ogóle ciekawa historia jest taka, że oni chwilę potem, jak ukończyli ten zamek, król został niestety, ale ubity. W niewyjaśnionych okolicznościach został utopiony. Utopił się. I przejęła to jego rodzina, przejął tego jego najmłodszy brat, który miał 6 lat. No jako, że on miał tylko 6 lat, to no, zarządzał tym zamkiem i królestwem całym tutaj niemieckim, Bawarią, jakiś człowiek inny. I on przekazał ten zamek miastu stanowi Bawarii, czyli temu powiatowi Bawaria, tej dzielnicy Niemiec. No i dzięki temu też to nie zostało zniszczone, nie zostało to rozkradzone podczas wojny. Jedyne co, to naziści ukradli kilka francuskich dzieł sztuki podczas II wojny światowej. Bardzo polecamy, super było, dziękujemy, a teraz idziemy na sznycle. W Bawarii też jesteśmy. Tuż pod zamkiem. Most Marienbrücke jest zamknięty, nie można zrobić zdjęć z niego, ale wytrawni podróżnicy dadzą sobie radę. Boże, ej, ale to jest stromo jak niewiarygodnie stromo. Jeszcze jest jedna historia, którą chcę wam opowiedzieć, związana z tym zamkiem. Kiedyś, no tak z 15, może więcej lat temu, kupiłem sobie 1000 puzli właśnie z takim wzorem pięknego zamku. Tylko to był w zimie, nie ma tego dokładnie z tego, którego ja układałem. No i już zajęło mi to kilka dobrych miesięcy, bo nie robiłem tego non stop. I jak już ułożyłem wszystko, zostało mi dosłownie tylko to jeziorko, nie? Taki tyle, te garstka.
Wróciłem do domu i zobaczyłem mojego kota na podłodze i wszystkie puzzle były po prostu rozsypane. A na domiar złego jest niestety to, nie mogłem tego złożyć po raz kolejny, bo kot zjadł część puzzli. A część była po prostu normalnie tak odklejona, ten kartonik od tego obrazka odklejony. No a część była po prostu zmielona z żarta, więc nie wiem, pierwszy raz w życiu i nigdy więcej w życiu ten kot nie zachowywał się tak. No ale już nie ułożyłem tych puzzli, no i poddałem się. Puzzle wylądowały w piecu. Jesteśmy teraz przy pięknym miasteczku, które nazywa się Füssen. No jest ono przepięknie odnowione, jest dużo kolorowych domków, małych uliczek. Jest cudownie, a my szukamy sznycla. Łukasz szuka sznycla, który nie zrujnuje naszego portfela. Za chwileczkę zawariuję, bo chciałbym coś zjeść, a ten, kręcimy się, ale podziwiamy, bo jest ładnie.